Witamy w prezentacji bohatera League of Legends. Na celowniku Sion nieumarły niszczyciel. Śmierć miała swoją szansę. Słuchniesz strachem. Sion to były noksjański generał, który został wskrzeszony po śmierci i teraz służy jako nieumarły olbrzym. Zamieniony w powolną wojenną maszynę, Sion przypomina sobie, kim był, tylko w ogniu walki i desperacko próbuje powstrzymać swoje wspomnienia przed zniknięciem. W grze Sion to uparty i twardy olbrzym z potężnymi, obszarowymi umiejętnościami kontroli tłumu, dzięki którym sprawdza się w alei solo oraz w dżungli. Jego umiejętność bierna to chwalebna śmierć. Gdy Sion umrze, ogarnia go furia i upuszcza swój topór, ale zyskuje ogromną prędkość ataku, obrażenia oraz kradzież życia. Choć Sion odradza się z pełnym zdrowiem, traci je wykrwawiając się. Im dłużej zostaje przy życiu, tym szybciej traci zdrowie. Sion chwieje się w swoim szale, przez co porusza się wolniej, a jego umiejętności są zastąpione przez śmiertelny pęd, dający mu krótki bonus do prędkości poruszania się. Chwalebna śmierć nie ma czasu odnowienia, więc Sion zawsze wpadnie w szał po śmierci. Nie przestawaj walczyć, gdy zginiesz. Każdy atak Siona zadaje wtedy obrażenia równe pewnemu procentowi maksymalnego zdrowia celu. Dalej mamy Q Siona, dziesiątkujące uderzenie. Sion zapiera się nogami i zaczyna ładować umiejętność, przygotowując się do zamaszystego uderzenia w wyznaczone miejsce, raniąc i podrzucając trafionych wrogów. Dziesiątkujące uderzenie zadaje tym większe obrażenia, im dłużej było ładowane. Jednak podrzuci wrogów tylko, gdy zostanie załadowane przynajmniej do połowy. Jeżeli zaatakujesz, nim jego broń zacznie błyszczeć, jedynie spowolnisz swoje cele. Ponieważ jest to umiejętność ładowana, może zostać przerwana przez efekty kontroli tłumu, co całkowicie zniweluje atak, ale też skróci jego czas odnowienia. Używaj dziesiątkującego uderzenia na cele łatwe do trafienia. Gdy twój cel jest już unieruchomiony, nie będzie mógł uniknąć twojego ataku. W Siona to kuźnia dusz, która posiada element bierny i aktywny. Bierna część umiejętności trwale zwiększa punkty zdrowia Siona za każdym razem, gdy zabije wroga. Dostaje więcej punktów za duże stwory, potwory i bohaterów. Aktywowanie kuźni dusz tworzy otaczającą go tarczę, która wchłania otrzymywane obrażenia. Po kilku sekundach Sion może zdetonować tarczę, by zranić wszystkich pobliskich wrogów. Warto zaznaczyć tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli tarcza zostanie zniszczona, nie można jej zdetonować. Po drugie, kuźnia dusz może zostać aktywowana i zdetonowana podczas używania innych umiejętności. Używaj kuźni dusz, by nie dopuścić wroga do stworów. Tarcza może pochłonąć solidną porcję obrażeń, a jej detonacja boli nawet na wczesnych poziomach. E Siona to ryk zabójcy. Po jej aktywowaniu Sion ryczy w wyznaczonym kierunku, zadając obrażenia, spowalniając i redukując pancerz pierwszego trafionego przeciwnika. Ryk jest tak potężny, że jeżeli trafi nim w stwora lub potwora, odrzuca go na dystans jeszcze większy niż normalny zasięg tej umiejętności. Zamienia go w mały pocisk, zadając zwiększające się obrażenia i coraz bardziej spowalniając wszystkie trafione cele. Korzystaj z ryku zabójcy, by nękać swoich przeciwników z dystansu. Pomoże to sojusznikom w trafieniu ich umiejętnościami. Super umiejętnością Siona jest niepowstrzymana rzeź. Sion szarżuje w wybranym kierunku, ciągle nabierając prędkości. Jeżeli wpadnie na bohatera lub przeszkodę terenową, uderza w ziemię, raniąc i podrzucając przeciwników zaraz obok niego oraz spowalniając wrogów znajdujących się dalej. Niepowstrzymana rzeź ma ogromny zasięg i choć nie możesz dokładnie kontrolować szarży, Sion stara się podążać za kursorem. Szarżując, Sion odpycha stwory na bok i nie może zostać spowolniony czy zatrzymany. Jeżeli jego szarża dobiegnie końca lub Sion użyje umiejętności ponownie, zanim to nastąpi, uderzenie w ziemię będzie miało takie same efekty, jak gdyby trafił w bohatera. Subtelność nie jest mocną stroną naszego olbrzyma. Wszyscy wiedzą, kiedy używa superumiejętności, ponieważ odgłos jego szarży słychać na całej mapie. Używaj niepowstrzymanej rzezi, by rozpoczynać walki drużynowe. Jeżeli użyjesz jej w dobrym momencie, swoją szarżą możesz rozwalcować przeciwną drużynę. Choć umiejętności Siona są silne same w sobie, to użyte w kombinacji stają się potężne. Pokażemy teraz kilka przykładów takich kombinacji.
Jeżeli chcesz rozpocząć pojedynek, zacznij od spowolnienia z E i aktywuj swoją tarczę w drodze na pozycję, by użyć dziesiątkującego uderzenia. Powinno wystarczyć Ci czasu na załadowanie kół przynajmniej do połowy, nim cel wyjdzie poza zasięg. W tym momencie, gdy zbliżysz się do ponownego ataku, kuźnia dusz powinna być gotowa do detonacji. Jest to jego podstawowa kombinacja do pojedynków. Jeżeli wszystkie Twoje umiejętności są dostępne, użyj ich w tej kolejności. Kolejna kombinacja posłuży do rozpoczynania walk drużynowych. Zacznij od superumiejętności, aktywując kuźnię dusz w trakcie szarży. Zaraz po wpadnięciu w drużynę przeciwną podrzucisz ich w powietrze, co da Ci dość czasu na załadowanie kół i zdetonowanie tarczy. Zachowaj E na wrogów próbujących ucieczki. Sion dobrze radzi sobie w alei. Q i W pozwolą Ci szybko wyczyścić falę stworów i mogą przy okazji zadać obrażenia Twojemu przeciwnikowi. W trakcie początkowej fazy gry farmuj zdrowie zbiernej umiejętności kuźni dusz, by zyskać przewagę w dalszej części rozgrywki. W dżungli zacznij w każdym z obozów od w pełni naładowanego Q, jednocześnie aktywując kuźnię dusz. Pamiętaj, by zdetonować kuźnię dusz zaraz przed rozpadnięciem się tarczy, by zadać obrażenia wszystkim potworom. Choć Sion najlepiej gankuje za pomocą swojej superumiejętności, to z odrobiną praktyki poradzi sobie bez niej. Po zauważeniu Vel'Koza i Kog'Mava, Sion korzysta z dziesiątkującego uderzenia, by spowolnić ich obu, a potem spowalnia Vel'Koza ponownie, używając ryku zabójcy. Spowolnienia Siona pomagają jego sojusznikom nadrobić dystans i wykończyć ich przeciwników z pustki. Zasięg i prędkość niepowstrzymanej rzezi sprawiają, że Sion najlepiej gankuje ze swojej własnej alei. Upewnij się jednak, że Twoi sojusznicy są gotowi, nim zaczniesz szarżować. Tutaj Sion i Malphite tworzą niemalże niepowstrzymaną drużynę, fundując Veigarowi stary, dobry, szary ekran. Sayonara, Veigar. Z drugiej strony, jeżeli Sion pokaże się zbyt szybko, może się to bardzo źle skończyć. Zwinni wrogowie mogą go bardzo łatwo uniknąć. Choć dziesiątkujące uderzenie to potężna umiejętność, to trudno nią trafić. Dlatego lepiej nie ładować jej zbyt długo i trafić pewnie, zadając mniejsze obrażenia i spowalniając, niż nie trafić w ogóle. Sion jest tutaj wyjątkowo chciwy i chybia wszystkimi kół. Choć dzięki niepowstrzymanej rzezi Sion może przeszarżować połowę mapy, to jest ona użyteczna również na bliski zasięg. Po rozpoczęciu walki celem Siona jest sianie zamętu swoim kół oraz pozostanie przy życiu dzięki kuźni dusz. Zauważ, że ciasne przestrzenie w dżungli to idealne pole walki dla jego obszarowych umiejętności. W późnej fazie gry defensywne przedmioty w połączeniu z kuźnią dusz sprawiają, że atakowanie Siona nie ma sensu. Nawet bez przedmiotów ofensywnych Sion wprowadza bardzo dużo do starć drużynowych. Gdy superumiejętność się odnawia, E to najlepszy sposób na przygotowanie celu. Spowolnienie trwa wystarczająco długo, by połączyć je z w pełni naładowanym dziesiątkującym uderzeniem. Dzięki za obejrzenie prezentacji bohatera. Zasubskrybujcie kanał Riot Games na YouTube i skomentujcie ten filmik.